Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym Wam pokazać, jak buduję mały modelarski odciąg do aerografu, odciąg malarski, który zmieści się w mieszkaniu, ewentualnie nawet na półce. Zrobię go ze sklejki odpowiedniej grubości 10 oraz 6 mm zamówionej na znanym portalu aukcyjnym, przycięte już na wymiar. Dwa wentylatory, trochę elektroniki z AVT, między innymi kit, który ostatnio składałem, czyli sterowanie PWM. Co tam jeszcze będzie? Trochę kabelków, trochę wkrętów, trochę kleju i zapraszam Was do oglądania, jak buduję wyciąg malarski, mały, taki, nieduży. No taki po prostu wyciąg. Chciałbym też bardzo podziękować Sławkowi, dzięki któremu ten projekt powstaje. Dzięki Sławku za wsparcie, dzięki Tobie miałem na części do tego projektu. Także serdecznie dziękuję Tobie oraz wszystkim, którzy wspierają mój kanał. Dobra, zacznę od kawałka 30 na 50 cm. Przypnę go sobie do stolika. Ok. Dobra, jest. Tak jak mówiłem, kawałek 30 na 50. Zaznaczam sobie linię na 9, 21, 29 i 41 w poprzek, a wzdłuż na 9 i 21. Dzięki temu mam zaznaczone, gdzie będą wentylatory na tylnej ściance. Otwór wentylatora ma 11 cm, także 5 mm od głównej linii zrobię otwór, przez który wpuszczę wyżynarkę do środka. Zrobię dwa otwory 5 mm przy krawędzi. Widzicie, dzięki temu mam jak wpuścić do środka wyżynarkę. Sprawdzę, czy wszystko działa. Dobra. I teraz mogę sobie podpiąć mój cyrkiel. Jeżeli się okaże, że z tej strony jest za krótki, a chcę zrobić mniejszy otwór, no to wtedy daję klamerkę z drugiej strony. O, w ten sposób. Tu na środku jest otwór 3 mm, powinien wystarczyć. Dobra, no to jazda. Sam jestem ciekaw efektu. Dobra, muszę trochę przestawić, żeby usztywnić konstrukcję. Okej, dobra, trochę mi się rozjechało. A dlaczego? Aha, na tym. Dobra, powtórka. Tu było dobrze, a potem już nie. Może nie chcę robić takich ciasnych okręgów? Dobra, no wytnę w drugą stronę, może spotkają się w którymś miejscu. Okej, drugi poszedł już lepiej. To się zaszpachluje. Dobra, podejście drugie. No, w podejściu drugim wyszło to już znacznie lepiej. Praktyka czyni mistrza. Ok, żeby naprawić ubytek, użyję trocin i kleju do drewna. Trocin mam sporo. Trochę kleju. Nie musi być super, wystarczy, że będzie jako tako.
Okej, i częściowo naprawione. To teraz muszę poczekać, aż wyschnie. Okej, dobra. Jest już poszpachlowane, pozaklejane, oszlifowane. Może nie wygląda to jakoś pięknie, ale nauczyłem się w ostatnim czasie, że lepsze jest zrobione, nawet trochę źle, niż idealne, tylko na papierze. Także biorę się za kolejną część roboty. Przyłożę sobie wentylator do odrysowanego szablonu i wiertłem czwórką zaznaczę, w których miejscach będą otwory na śruby. To samo z drugim. Okej, lecz. I mam zaznaczone. Przewiercę teraz na wylot. Otwory gotowe. Śruba czwórka przejdzie. Dobra. Z zewnątrz będę miał osłonki. Może nie super, ale co najmniej jako tak. Gotowe. Wentylatory muszę dać tak, żeby były ustawione do dmuchania na zewnątrz. To teraz jeszcze podkładki i nakrętki M4. Wszędzie po jednej sztuce. I tak to wygląda po skręceniu. Strona wewnętrzna i strona zewnętrzna. Jest ładnie. Dobra. To teraz będę musiał przykręcić boki oraz dół. Zacznę od boków. Użyję sobie z Castoramy takiego kątownika stolarskiego, żeby mi było łatwiej. Jedna część będzie tak. O, tak jest lepiej trochę. No, tak jest znacznie lepiej. Okej, tu sobie przyrównam. Dobra. Teraz wyrównam sobie tę część. Okay. I teraz wiem, że fragment z wentylatorami jest na miejscu. To mogę odkręcić na moment boczną burtę i posmarować ją klejem Wicolem. Okej, dobra. Cyk. I teraz złapię wkrętami w kilku miejscach. Tu jest, teraz na dole. I jedna na środku. No tak gdzieś. Środek to będzie gdzieś 15 cm. Klej w środku lekko zaciągnę. Dobra, teraz mogę, jak jest złapane wkrętami, mogę to puścić. I zająć się drugą burtą z drugiej strony. Najpierw przymierzę, czy jest w dobrym miejscu.
ten jest na miejscu. Teraz muszę nieco poprawić z tej strony. Ok. Czyli standardowo smaruję klejem. Dobra. Przykładam i złapię wkrętami w trzech miejscach. Wytrę trochę klej i zaraz zajmę się przymocowaniem spodniej części. Trochę przymiarki. Dobra. Jest całkiem nieźle. No to teraz trochę kleju. Dobra, i teraz trochę śrub w równych odstępach. Ok, poskręcane. Żeby maszyna nie rysowała podłogi, dorzucę kilka gumowych podkładek ze sklepu za 5 zł wszystko. Tak to wygląda na ten moment. Chusteczką powycieram trochę resztki kleju. Dobra, teraz będę chciał zrobić miejsce na panel, na elektronikę sterującą wentylatorami i oświetleniem i wypuścić, tutaj będę chciał potencjometry, żeby regulować sobie prędkość wywiewu i natężenie światła. Zrobię to tutaj z tej strony. No, to będzie mniej więcej tutaj. Ustawię to sobie w miejscu docelowym i odrysuję. I teraz wiem, gdzie mogę sobie wywiercić otwory. A tu mam środek. Trzy od... Trzy od tej strony. Okej, dobra, jest jedno.
bardzo ładnie. Okej. Okay. Użyję samowiercących śrub do blachy, żeby przykręcić ten plastik. Prawda, tego. Chyba będzie lepsza wkrętarka. Nie musi być idealnie, wystarczy, że będzie trochę dobrze. Ta-dam! Ile to ma? 8 cm. No to zrobimy jeden tutaj. Zmieszczą się dwa obok siebie. Teoretycznie. Czyli tak jak to ma 8, to czwórka. Czwórka to jest środek. 5 i 2 będzie 1. I tu będzie drugi. Mhm. 6 mm. Wystarczy dla potencjometru. Jak to wygląda w tym momencie? No, wygląda bardzo dobrze. Dobra, teraz wymierzę pod sterownik otwory. Według suwmiarki te otwory są 27 mm od siebie. Środki. Czekaj, mnie interesują te dłuższe. To te dłuższe będą 51 mm plus minus. Tak, a tu będzie 20. To według moich obliczeń powinno się pokrywać dobrze i jest ok. Dam sobie podkładkę do wiercenia i wywiercę wiertłem 3,5 mm. Ten wiertł lekko skrócę. Teraz muszę sobie obrócić na bok całość. Mam takie śrubki z trójkątnym łbem, które powinny się tam częściowo schować. Dobra, jedna jest. Jeszcze trzy. Okej, okay. I sterownik jest na miejscu. Żeby mi się dżazgi potem nie wbijały. Dobra, w dalszym kroku dwa włączniki. Jeden od świateł, jeden od wentylatorów. Zasilanie będą miały z jednego gniazda. Na razie zainstaluję te włączniki. Maszyna na bok. Tu powinno być ok. I teraz tak. 5 i 2 kreski. I tu jak będą włączniki, to myślę, że będzie w porządku. One mają troszeczkę więcej, to wezmę wiertło stopniowe, żeby to rozwiercić na tyle, żeby je zainstalować. Odkręcę sobie, żeby nie przeszkadzało mi to. Jaki to jest rozmiar? 11 mm około, tak? Powiedzmy, że 12. Mam tutaj 10 i 13. Zobaczmy. No, będzie musiało być 13. No cóż, nie jest to najlepszej jakości gwint, więc będzie musiał być... A nie, to złapał, dobra. Okej. Okay. Mamy to. No, już jest nieźle. Dobra. Przyciski mam, włączniki mam na miejscu. To teraz dam potencjometry tam, gdzie
chciałbym, żeby były. No, musi być 6,5. Tam mam tylko 6. Dobra, rozwierciłem na 10 mm. I jest dobrze. To jest górny, a ten będzie dolny. Dobra, lekko dokręcę. I nieco kleju na gorąco, żeby zostało i na miejscu. I nie będą się obracać. W sensie będą się obracać, ale nie odkręcać. O, o to mi chodziło. Jest, to jest potencjometry zamontowane. To jeszcze gniazdo DC i mogę przylutować kabelki. Dobra, mam gniazdo bezpiecznikowe i gniazdo zasilające. Tu będzie gniazdo zasilające, a tu będzie gniazdo bezpiecznikowe. Wiertło 8. Będzie bez podkładki sprężynującej. I gniazdo bezpiecznikowe. Jeszcze jeden stopień. Okej. Wszystko chyba już jest na miejscu. No to zaraz biorę lutownicę i połączę to, gdzie ma być. To i to i to. Okej. Zrobiłem sobie podstawkę, żeby było trochę widać tutaj i trochę tam. No tak. Wejście do bezpiecznika. Troszkę skrócę. Troszkę zawinę. Dam w miejscu, gdzie ma być. No. Nie chcę to wyjść tak, jakbym sobie tego życzył. To się wytnie. Już to wycinam. Przyciski są podświetlane, dlatego dołączam minus do przycisków też. Klejem na gorąco złapię sobie złączkę Wago. Będzie mi łatwiej operować. Okej, mam to. Teraz jeszcze zasilanie. A, będzie tutaj. Jeszcze zasilanie podświetlenia włącznika i zasilanie do włączników. A, ale skusiłem, dobra. To nie miało być tu. To miało iść na włączniki. Czemu nikt nie mówi? Czemu mnie nie ostrzegacie? Dobra, teraz powinno być prawidłowo. Ok. Dobra, górny jest tu wpięty. Dolny tutaj. Okej. Teraz dwie złączki tutaj. Żeby się nie majtało. Dobra. Tak to wygląda w tej chwili.
Wentylatory podłączone. Większość rzeczy już podłączona. Podłączę zasilacz 12 V i sprawdzę, czy to działa. Regulacja działa. To jest ten, to jest górny. Zmienię sobie jeszcze na zamkniętą zworkę. Jednak bez zworki było lepiej. To tyle z pierwszej części odcinku o składaniu, budowaniu wyciągu malarskiego do aerografu. W następnym odcinku będzie już oświetlenie LED-owe wewnętrzne, klapa zamykająca, prawda, taka klapowata, i będzie test działania. Także zapraszam Was na kolejny odcinek już wkrótce. No i zachęcam do subskrybowania, prawda, dawania łapek, no i wspierania kanału, nie ukrywam, trochę też. Trzymajcie się! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku, dosyć długim jak się okazało i jeszcze w dodatku podzielonym na części. A nie, czekaj, to jest wstęp, to niby jak ja mam wiedzieć, że coś będzie w częściach? Niebieski Boż. Ustawione do dmuchania na zewnątrz. Kubusiu, cierpliwość ma granic mych księga. Czyżby się zatkał? Ło! Dobra, będzie na bogatości. Co ja kombinuję w ogóle? Co ja chcę uzyskać? Co to takie krzywe, ludzie? Trzeba się ogolić.